Wydany w 2012 roku Spec Ops The Line jest grą z pewnością wyjątkową. I chociaż gameplayowo jest to typowy TPS, to zaskakuje on szczególnie naprawdę dobrą i dojrzałą fabułą. Nie chciałbym jednak roztrząsać kwestii narracji, bo sieć jest tego pełna. A jednak nie mogłem oprzeć się przyjemności omówienia Spec Opsa. Rozwiązanie pojawiło się w sposób naturalny, ponieważ już podczas rozgrywki nurtowało mnie pytanie, czym w ogóle jest biały fosfor, który pojawił się w grze? Czy to w ogóle prawdziwy środek? A jeśli tak, to jakie ma rzeczywiste działanie? Zapraszam do odcinka, w którym przedstawiam wyniki moich poszukiwań. Zacznijmy może od kwestii podstawowej. Tak, biały fosfor to prawdziwa substancja wchodząca w skład broni zapalającej. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto powtórzyć szkolną wiedzę z zakresu chemii. Fosfor jest makroelementem niezbędnym do funkcjonowania każdej komórki. Wchodzi w skład kości, kwasów nukleinowych oraz wielu związków przekazujących energię na poziomie molekularnym. Fosfor został wyizolowany po raz pierwszy w 1669 roku. Dokonał tego Hennig Brandt, niemiecki alchemik, który, tak jak pozostali przedstawiciele tej profesji, trudził się poszukiwaniami sposobu wyizolowania złota z innej substancji. I chociaż samo to nie wyróżniało go na tle innych alchemików, to trzeba przyznać, że wybrał sobie oryginalny materiał do eksperymentów. Wierzył bowiem, że będzie w stanie wyprodukować złoto z moczu. I chociaż przeprowadzane próby nie przyniosły rezultatów w postaci szlachetnego kruszcu, to i tak przyczyniły się do rozwoju nauki. W ich ramach udało się bowiem wyizolować pierwiastek, który otrzymał później nazwę fosforos, czyli po grecku niosący światło. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych. Są to fosfor biały, niekiedy nazywany żółtym, czerwony, fioletowy oraz czarny. Odmiana alotropowa to odmiana tego samego pierwiastka, posiadająca jednakże inne właściwości fizyczne oraz chemiczne. I tak fosfor biały jest najniebezpieczniejszy. Łatwo ulega samozapłonowi, rozgrzewa się do temperatury 1300 stopni Celsjusza, wydziela żrący dym, jest trudny do ugaszenia i silnie trujący, a dawka śmiertelna dla człowieka ważącego 60 kg wynosi zaledwie 0,1 grama. Nie trzeba chyba mówić, że takie właściwości białego fosforu czynią z niego materiał na przerażającą i okrutną broń. Był on zresztą wykorzystywany do tworzenia broni zapalającej już od czasów I wojny światowej. I chociaż od 1980 roku na mocy konwencji sporządzonej w Genewie jest to broń zakazana, to liczne doniesienia medialne wciąż informują o łamaniu tego zakazu. Było tak chociażby w przypadku syryjskiego reżimu Bashara al-Assada, który miał zbombardować szkoły w Aleppo 26 sierpnia 2013 roku. Wykorzystywanie białego fosforu było oskarżone w ostatnich latach również takie kraje jak Rosja czy Stany Zjednoczone. Przedstawiciele tych państw za każdym razem jednak zaprzeczali. Z całą pewnością bomby fosforowe były wykorzystywane przez USA jeszcze w 2004 roku podczas drugiej bitwy o Faludże. I chociaż nie jest to usprawiedliwienie, to dla rzetelności faktograficznej należy dodać, że Stany Zjednoczone stosowną konwencję podpisały dopiero w 2009 roku. Na ile jest ona jednak przestrzegana? Optymistyczne założenie byłoby naiwnością. Broń fosforowa ze względu na swoją skuteczność wciąż pozostaje w arsenale wielu armii na świecie. Nie oznacza to jednak, że konwencja jest zupełnie bezużyteczna, ponieważ jej łamanie zawsze wiąże się ze szkodami wizerunkowymi dla danego państwa. I chociaż to wciąż niewielka cena, to obecnie nie dysponujemy lepszymi środkami na ograniczenie tej śmiercionośnej broni. Niestety.
Wojna rządzi się własnymi prawami. A jak głosi słynne hasło z gry Fallout, podobno nigdy się ono nie zmienia. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że nie jest ono prawdziwe. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Biały fosfor, będący dziedzictwem po działaniach zbrojnych, wciąż pozostaje groźny również w czasie pokoju. Beczki z tą substancją były bowiem w trakcie II wojny światowej zatapiane w zbiornikach wodnych, m.in. w Bałtyku. Właśnie dlatego spacerując po plaży, bądźmy szczególnie ostrożni. Nie ulegajmy przesadnej radości, gdy natkniemy się na grudkę przypominającą bursztyn, ponieważ może ona nam się samoistnie zapalić w dłoniach. Linki z artykułami opisującymi podobne incydenty znaleźć można w opisie. Podobało Ci się wideo? Zasubskrybuj kanał i zobacz inne materiały, wspierając tym samym moją twórczość. Dziękuję i do usłyszenia.